Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Ostatnio gdzieś tam skończyliśmy a, o królach grobowców. Tak więc teraz przechodzimy do tematu Wojsko. A oto wszechmocny kró Bóg, król Setra, obudził się ze snu błogosławionego zapomnienia. Jego legiony, od dawna pogrzebane pod piaskiem, powstały i stanęły na baczność, czekając na jego rozkaz. Powiedział: Wojna i świat się zatrząsł. Wielki hierofant Katep. Przez tysiące lat królowie grobowców drzemali w swoich starożytnych piramidach, ale teraz obudzili się ze snu, zdeterminowani, by dokonać straszliwej zemsty, na tych, którzy ośmielą się zakłócić ich odpoczynek. Lojalne aż do śmierci legiony nieubłaganych szkieletowych wojowników wyruszają na wojnę na rozkaz zmumifikowanych władców, a obok nich stoją regimenty nieumarłych jeźdźców, galopujących cicho do walki. Za nimi grzmią szeregi potężnych rydwanów. A ich zdobione zbroje i broń są błyszczącym dowodem potęgi i prestiżu, które znali za życia. A ponad tymi nieumartymi wojownikami, nieumarłymi chyba, nieumarłymi wojownikami, kroczą potężne konstrukty, posągi wyrzeźbione w skale, na podobieństwo potworów i bogów. Mając za sobą tak wielką siłę królowi grobowców, pokonali on dziś wszystkich wrogów, a teraz zrobią to ponownie. W starożytnej nehekarze władca był tak silny jak jego armia. Królowie utrzymywali ogromne armie i dumnie ogłaszali swoje zwycięstwa, aby rywale znali ich siłę i bali się jej. Z tego powodu nazwy wielu legionów przeszły do legendy, na przykład Legion Skorpionów króla Nehekasza kilkakrotnie powstrzymywał inwazję barbarzyńców, a wrogów powalali włóczniami, których groty wykonane były z czarnych szponów olbrzymich skorpionów. Podobnie złą sławą cieszyli się heroldowie śmierci księcia Sekefa, na ich makabrycznym sztandarze znajdowały się czaszki tuzina podbitych królów, Czaszki te zostały przeklęte przez liszów z Numas, by lamentować w wiecznych mękach. Ci i tysiące innych zbudzili się teraz ze śmierci, ponownie siejąc strach w sercach wrogów. Obowiązkiem każdego żołnierza było służyć swemu królowi, nie tylko za życia, ale także po śmierci. Tysiące lojalnych wojowników pochowano żywcem w wielkich jamach grobowców starożytnych królów. Ustawione w zwartych szeregach, jakby na paradzie, legiony każdego króla zostały pochowane wraz z całą bronią i insygniami wojennymi, potrzebnymi do ochrony ich pana w następnym życiu, włóczniami z brązowymi grotami, zakrzywionymi mieczami i wytrzymałymi tarczami. Wielu łuczników zostało pochowanych wraz ze swoimi mistrzami, razem z ogromnymi zapasami magicznie pobłogosławionych strzał. Obok pieszych żołnierzy stały pułki kawalerii i pozłacane rydwany, które czekały na dzień, kiedy wyjadą galopem z piramid i ponownie zmiażdżą wrogów. Gdy królowie grobowców wyruszają na wojnę, wraz z nimi ruszają ich ogromne legiony, lśniąca kość, złoto i brąz, widok takiej armii zapiera w piersiach. Nieumarli wojownicy kroczą niezłomnie przez palącą pustynię i wyjące burze piaskowe. Ogromne falangi szkieletowych żołnierzy zbliżają się do swoich przerażonych wrogów i walczą z nadprzyrodzoną dyscypliną, której sprostać nie może żaden śmiertelnik. Powoli, ale nieubłaganie, legiony nieumarłych pędzą przed sobą swoich wrogów, kierując się niezłomną wolą swych władców. Istnieje kilka zaklęć nekromantycznych, które ożywiają dawno martwe zwłoki, tworzą one bezwolne marionetki, posłuszne woli nekromanty, ale wojska królów grobowców to co innego. Każdy szkielet z niezliczonych legionów ma w sobie duszę starożytnego nehekarskiego wojownika. Dzięki magicznym zaklęciom liszów, duchy lojalnych żołnierzy są przywoływane z królestwa dusz i wiązane z ciałem. Ci wojownicy nie są zatem wol niewolnikami woli złego czarodzieja, ale karnymi żołnierzami, którzy nawet po śmierci wykonują rozkazy swego króla. Jednak bez skomplikowanych technik mumifikacji i magicznych zabezpieczeń, jakie nałożono na ciała członków nehekarskich rodzin królewskich, ci szkieletowi wojownicy. Przestrzegają, postrzegają świat zupełnie inaczej niż śmiertelnicy. Zachowują się tylko najbardziej istotne aspekty ich poprzedniego życia. Niekończące się lata treningu i dyscypliny. Umiejętności walki, doskonalone na niezliczonych polach bitew, a przede wszystkim przysięgi wierności królowi. Osobowości, ambicje, a nawet imiona są zapomniane. Głównym, głównymi elementami Armii Królów Grobowców są legiony lekkiej piechoty, zastępy wyszkolonych łuczników i potężne rydwany bojowe. Walcząc jak ich przodkowie przed nimi, królowi grobowców polegają w dużej mierze na szybkości i elastyczności swoich armii. Aby osiągnąć zwycięstwo, wykorzystują regimenty lekkiej piechoty jako główną siłę, podczas gdy szybcy jeźdźcy, łucznicy i potężne rydwany krążą wokół wrogów, wypuszczając grad strzał i oszczepów. Kręgosłupem armii są potężne konstrukty wojenne, istoty ożywione przez kapłana, aby służyć i być posłusznym rozkazom władców. Są to duże i imponujące bestie z kamienia i marmuru odporne na emocje i ból, a jednocześnie nieugięte w dążeniu do zniszczenia wrogów królów-grobowców. Spod tych behemotów, w kierunku wrogów, czołgają się wszelkiego rodzaju groteskowe istoty, jakby wezwała je sama pustynia. Wielkie, jadowite chrząszcze, masywne sępy, które mogą unieść w powietrze rycerza na, konio, na koniu, oraz gigantyczne, ożywione skorpiony to tylko niektóre z wielu stworzeń, które można zobaczyć w tej surowej, pustynnej krainie. Piechota Szkielety Wojownicy to starożytni i wiecznie lojalni wojownicy, którzy podążają za swoimi potężnymi władcami, tworząc sam rdzeń wszystkich niezliczonych armii na hekary. Wznosząc się z zakurzonych wydm, szeregi tych wojowników są gotowe ponownie zabijać w imię swych nieśmiertelnych władców. Hekarscy Wojownicy to bardziej zabójcza odmiana standardowych szkieletów wojowników byli kiedyś żołnierzami zawodowymi, którzy po śmierci zostali pochowani w specjalnych grobowcach na prośbę ich seniora. Szkielety łucznicy. Unosząc łuki, jak jeden mąż, łucznicy strzelają, sięgając do kołczanów po kolejną strzałę, zanim pierwsza salba osiągnie zenit swojej trajektorii. Ci nieumarli łucznicy wypuszczają istne chmury śmiercionośnych strzał. Strażnicy grobowców, to częściowo zmumifikowane pozostałości królewskiej elitarnej straży, są wyjątkowymi wojownikami, zachowującymi dyscyplinę i umiejętności walki, jakie posiadali za życia. W bitwie Tomb Guard tworzy niezachwiane szeregi opancerzonych wojowników. Przelewali krew swoich wrogów przez niezliczone stulecia, a liczne armie rozbijały się o ich nieugięte ściany tarcz. Kawaleria. Szkieletowi jeźdźcy to szybka i błyskawiczna kawaleria, która od tysiącleci niszczyła wrogów Nehekary. Pułki szkieletowych jeźdźców ścigają się po piaszczystych równinach na Nehekary, siedząc na bezcielesnych szczątkach ich niegdyś dumnych rumaków, z opuszczoną bronią galopując w kierunku swoich wrogów. Ci jeźdźcy wbijają swoje ciężkie włócznie we wrogów z siłą łamiącą kości, używając dobrze wymierzonych pchnięć. Konni szkieletowi łucznicy to szkieletowi a łucznicy nieustannie poruszają się po polu bitwy, wystrzeliwując salwy magicznie pobłogosławionych strzał w swoich wrogów, zanim odwrócą się i uciekną przed kontratakiem. Rydwany są uważane za dumę armii Nehekary. Ich nadejście zwiastuje chmura pyłu wyrzucana wysoko w powietrze. Chwilę później... Te śmiercionośne maszyny wspinają się po wydmach, a ich koła warkoczą, gdy woźnice kierują maszyny na szeregi wrogów. Uderzając z ogromną siłą, rydwany miażdżą ciała wrogów, podczas gdy ich załogi szyją do wrogów z łuków. Rycerze Nekropolii to potężni, elitarni wojownicy, którzy jeżdżą na gigantycznych posągach w kształcie węża, wręczanych im w nagrodę za ich waleczność i całkowite oddanie swemu panu. Są przywiązani do swoich wierzchowców, ostry... wierzchowców ostrym hakiem, trzymanym mocno w jednej zmumifikowanej ręce, podczas gdy druga dzierży ciężką włócznię, która przecina śmiertelne ciało. Ich potworne wierzchowce łamią kości z każdym uderzeniem ogona i wbijają kły wielkości jataganu głęboko w miękkie mięso. Bestie wojenne. Grobowe rojowiska to ożywione łuski i zwłoki niezliczonych jadowitych owadów i innych okrutnych stworzeń pustyni, Ożywione w celu zarażenia i ochrony miejsca spoczynku królów grobowców. Choć od dawna umarły, sama obecność liszów i królów wypełnia ich puste skorupy życiem. Grobowe skorpiony to potężne dzieła kultu pogrzebowego utworzone z połączenia kamienia, metalu, lakierowanego drewna i stopionej kości. Zakopują się pod powierzchnią, atakują nagle i bez ostrzeżenia. W walce są zabójcze, ich ogony mają potężne żądła, które mogą obezwładnić nawet najpotężniejszych wrogów. Mają też potężne szczypce, mogące przeciąć człowieka w pół. Kariony to masywne ptaki drapieżne, podobne do sępów. Te stworzenia żyły kiedyś w nehekarze, a ich ożywione zwłoki służą w armiach królów grobowców. Artyleria. Katapulty wrzeszczących czaszek są podobne do miotaczy kamieni innych ras, ale zamiast ciskać kamieniami we wroga, rzucają salwy płonących czaszek. Każda z czaszek obłożona jest straszliwą klątwą liszów, tak aby czaszki krzyczały w locie. Konstrukty. Uszapti to ogromne posągi strażnicze, wyrzeźbione na podobieństwo bogów i bogiń starożytnej Nehekary, posągi, które strzegą i chronią obrzeża nekropolii oraz korytarze piramid. Uszapti są imponującymi pomnikami dawnej potęgi Nehekary, a wszyscy, którzy przechodzą przez ich cienie, drżą pod ich niepokojącym i imponującym spojrzeniem. Kemrańskie sfinksy bojowe to gigantyczne posągi lwów, które przedzierają się przez szeregi swoich wrogów, miażdżąc ich pod stopami, jakby ci byli wyłącznie uciążliwymi robakami. Zranić mogą je jedynie na potężniejsze ataki, jak bezpośrednie trafienie z machin wojennych. Grobowi Prześladowcy to masywni, ożywieni strażnicy stworzeni przez starożytnych nehekarów w celu wyznaczenia granic królestwa. Na przestrzeni wieków, grobowi prześladowcy zostali pochłonięci przez ruchome piaski pustyni i teraz leżą ukryci pod wydmami. Grobowi prześladowcy to posągi o ciele węża i tułowi mężczyzny. Kościane olbrzymy to potężne posągi przedstawiające bohaterów i starożytnych królów. Te gigantyczne statuły wyruszają do walki, górując nad nieumarłymi legionami królów-grobowców. Kościany olbrzym, stworzony na wzór i podobieństwo bohaterów z dawnych czasów, jest szlachetny i dumny. Obsesja Nehekary na punkcie nieśmiertelności była tak wielka, że niektóre z olbrzymów wyrzeźbione są w formie gigantycznych szkieletów. Hierotytany to gigantyczne, ożywione posągi, których twarz wyrzeźbiona jest na podobieństwo jednego z bogów śmierci na hekary. Te bożki emanują z aurą magii i mówi się, że ci, którzy stoją w ich cieniu, słyszą okrutny śmiech starożytnych bogów. Hierotytani zostali skonstruowani, aby stać w najwyższych komorach piramid. Nekrosfinksy to przerażające bestie, które sadzą długie susy, by dopaść swoją ofiarę, ścinając żywych niczym zboże. Nikt nie może przeciwstawić się tak przerażającym istotom. Szkatuła dusz to potężny, magiczny sarkofag używany przez królów grobowców do pojmania, a następnie przetrzymywania duchów tych, którzy próbowali zbezcześcić ziemię Nehekary. W sercu grobowca każdego z królów znajduje się trumna zapieczętowana smoą z wyrytymi hieroglifami przekleństw i ostrzeżeń. W tych świętych sarkofagach znajdują się udręczone dusze tych, którzy ściągnęli na siebie gniew dawnych władców. Lordowie Najwyższy Lisz, najwyższy kapłan kultu grobowego, jest jednym z najpotężniejszych użytkowników magii w Nehekarze. Istoty te osiągnęły nieśmiertelność, której niegdyś pożądał setra, a teraz wspierają sprawę całego narodu. Bohaterowie. Grobowy książę to synowie królów grobowców. Każdy z królów starożytnej Nehekary miał wielu spadkobierców, niewątpliwie za sprawą ich olbrzymich haremów, ale tylko jeden z nich mógł przejąć tron ojca. Zazwyczaj był to drugi syn króla, gdyż pierworodni oddawani byli bogom, aby służyć w kulcie grobowym. Młodsi synowie króla służyli jako generałowie i porucznicy jego armii. Po śmierci zostali pochowani obok wielkiej komnaty grobowej swego ojca na wiecznej naradzie wojennej, czekając na moment przebudzenia, gdy znów obejmą dowództwo nad legionami Nehekary. Liszowie to słudzy kultu pogrzebowego starożytnej Nehekary. Obsesja na punkcie śmierci sprawia, że kapłani Nehekary w końcu odkryli tajemnicę wiecznego życia. Jednak przez tysiąclecia ich nienaturalnego życia ciała liszów uległy rozkładowi, zmuszając kapłanów do, do stosowania technik balsamowania i innych metod, aby zachować ich kruche ciała w jednym kawałku. Haroldowie to osobiści czempioni i zaufani ochroniarze króla grobowców. Ci zmumifikowani wojownicy bez chwili wahania i namysłu tną wrogów swego pana. Jakie były słynne postacie z królów grobowców? Setra nieśmiertelny, nie niezniszczalny. A największy żyjący król, grobowców i założyciel kultu pogrzebowego. Za życia rządził całą Nehekarą i po śmierci kontynuuje swoje panowanie. Chociaż był aroganckim, okrutnym tyranem, pod jego 150-letnim przywództwem Nehekara wkroczyła w Złoty Wiek. Setra pragnie przywrócić Nehekarę do jej dawnej świetności i poszerzyć swoje królestwo, tak jak robił to w życiu, poprzez podbój. Setra walczy na złotym redwanie bogów. I dzierży błogosławiony ostrze Ptry, a jego umiejętności walki i aura dowodzenia sprawiają, że jest przerażającym wrogiem dla każdego. Herald Nekaw to osobisty czempion i ochroniarz Setry. Jego broń, Cep Czaszek, składa się z głów potężnych wrogów, których pokonał w imieniu swego władcy. W walce Nekaw daje z siebie wszystko, wiedząc, że walczy o honor swojego króla. Po wstaniu z martwych zachował swoją wojowniczą naturę i oddanie królowi. Wielka królowa Kalida została zabita przez swoją kuzynkę Neferatę, pierwszą wampirzycę. Po przebudzeniu przyrzekła, że nie spocznie, póki nie zniszczy wszystkich nienawidzonych wampirów. Błogosławiony przez boginię Asaf, Kalida porusza się z iście wężową gracją, a skrzywdzić jej nie może żadna trucizna. Wielki Hierofant Katep, najpotężniejszy z liszów, wygnany przez Setrę, póki nie odkryje prawdziwej tajemnicy nieśmiertelności i przywróci nehekary do jej dawnej świetności. Kateb Przemierza pustynię, szukając odpowiedzi, od czasu do czasu pojawiając się znikąd, by pomóc armiom królów grobowców. Arkan Czarny, najwierniejszy z popleczników Nagasza i potężny nekromanta. Arkan szuka sposobu na wskrzeszenie swojego mistrza, podróżując po świecie, aby odzyskać utracone dziedzictwo Mistrza. Odzyskał już laskę Nagasza i Liber Mortis, jeden z dziewięciu przerażających czarnych tomów Nagasza, póki nie będzie w stanie zebrać reszty artefaktów swego mistrza, Arkan walczy dla każdego z królów grobowców, którego stać na jego usługi. Apofas, książę, który zabił własną rodzinę, aby zdobyć tron swego brata, został osądzony i pochowany żywcem z niezliczonymi pustynnymi skarabeuszami, które pożerały go żywcem. Gdy kara dobiegła końca, grób otwarto, a czaszkę uzurpatora wyrzucono na pustynię. Uznano, że jego zbrodnia była tak wielka, że nie zasłużył on na kryptę. U Syrian Bóg Śmierci zawarł z nim układ, a Apofas stał się nieumarłym, i miał przemierzać świat w poszukiwaniu doskonałej duszy, która zajmie jego miejsce w Królestwie Umarłych. W ten sposób Apophas odrodził się, jego ciało przybrało teraz postać roju pustynnych skarabeuszy, które przybierają humanoidalny kształt z czaszką w miejscu głowy. W swojej nowej postaci dzierży on ten sam nóż, którym zamordował swoją rodzinę. Jednakże Apophas nie wiedział, że Usyrian go oszukał. Żadna dusza nie będzie dość wartościowa, dlatego Apophas jest skazany na spędzenie wieczności, na zdobywaniu dusz dla bóstwa śmierci. Ramotep Wizjoner, najbardziej szanowany nekrotekt w Nehekarze. I ani się nie obejrzeliśmy, dotarliśmy do końca artykułu o królach grobowców. Autorem artykułu jest Marek, leniwy atleta. Tak więc, Marek, dziękuję bardzo. Um, mam nadzieję, że Wam również się podobało. Jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, wiecie jak na patronajcie, oglądając reklamy, klikając w reklamy no i oczywiście można też jeszcze zasponsorować jakiś artykuł, jeśli ktoś ma ochotę. Zapraszam do kontaktu gdzieś tam na maila wojtekmałpa czytawojtek.pl. A i co? Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.